Witam Państwa najserdeczniej. Kolejny szkic z serii Polska-Rosja częściowo jest kontynuacją rozważań z poprzedniego felietonu, który w zasadzie koncentrował się wokół owego historycznego problemu przeceny idei, w której uczestniczymy i której jesteśmy świadkami, a niektórych z nas wręcz ona szokuje, bo to, do czego się przyzwyczailiśmy jako sposób albo inaczej metoda definiowania i wyjaśniania tego, co się wokół dzieje, tego, co postrzegamy, stało się w dużej części nieaktualne. I czujemy się z oczywistych względów zagubieni. Nie umiemy, przynajmniej w istotnej części, znaleźć tych odpowiedzi, które wyjaśniałyby to, co jest wokół nas, a te sposoby, które znamy, okazują się już nie tylko nieprzydatne, ale przede wszystkim fałszywe. To jest jeden z ważniejszych wątków, który trzeba dostrzec i który w jakimś sensie jest taką warstwą psychologiczną tego czasu, bo nagle się okazujemy bezbronni wobec zdarzeń, które stają się nieprzewidywalne. To jest to słowo, które dzisiaj bardzo często jest powtarzane. Mamy zdarzenia nieprzewidywalne, to znaczy nie umieliśmy ich przewidzieć, czyli utraciliśmy tą najważniejszą zdolność diagnozy, która jest, albo zadowalaliśmy się diagnozami, z których wyciągnięte wnioski okazywały się co do ekstrapolacji, przewidywania, w sferze przewidywania wniosków wynikających z owych diagnoz okazały się zupełnie nieprzydatne i porzucamy je. I to, co jest niejako w jakimś sensie jedną z kontynuacji owych rozważań, dotyczy ten problem, który chcę dzisiaj podnieść, a który jest zarazem pewną polemiką z tezami, z którymi spotkałem się w związku z poprzednimi felietonami, zresztą nie tylko tym cyklem, ale także wypowiedziami, które miałem okazję przedstawiać publicznie na różnych forach debaty w związku z czasem obecnym. I to, co jest zasadniczą, znaczy dzisiaj chciałbym, żeby było zasadniczym takim tropem rozumowania jest problem owej agresji, która stała się takim słowem nadużytym. Jest coś takiego jak słowo, które staramy się, tym słowem staramy się wyjaśnić coś. Słowo klucz, które mówi o agresji, o nowych formach wojny hybrydowej, prawda, czyli tego, co jest jako ma tłumaczyć okoliczności współczesne i ma zarazem stanowić kontynuację owych przecenionych idei, które przegrywają, tak, bo przecena to jest również jakiś rodzaj porażki systemów pojęciowych, przede wszystkim definicji, które były ważne, które organizowały, które porządkowały, a przestały porządkować, a wręcz odwrotnie stały się czymś, co nas osłabia, przede wszystkim odbiera nam zdolność takiego spokojnego, rzeczowego reagowania na zachodzący, na czas, w którym przychodzi nam żyć, który się ciągle jest czasem przyszłym
i ciągle czasem przyszłym, który jest ciągle niedokonany, i mamy tak, podejrzewamy, że ów czas ma swoją dynamikę, że to jest dopiero coś przed nami, i w to miejsce pojawia się owo słowo, że te nowe formy, że wojny będą takie, ale to nie będą te wojny konwencjonalne, te tradycyjne, tylko będą te nowe formy agresji, wojen hybrydowych, z których jednym, no w ten sposób na przykład nazywamy politykę przesyłania na nasze terytorium, w tym i Polski, ale także innych państw Unii Europejskiej, owych emigrantów, których przywozi się po to, aby wysłać ich na nasze granice, i w jakimś sensie, bo to przecież jest część jak czyjejś polityki, to się nie dzieje w tym akurat przypadku w sposób spontaniczny, ale gdyby nie było chętnych do uczestnictwa w tym, że owym planie, no to oczywiście nikt by nie był w stanie posłużyć się tym sposobem oddziaływania. Ten, kto chce to nazwać nowym sposobem agresji, to oczywiście ma do tego pełne prawo. Tak. Prowadzi się z nami określone gry, z którymi sobie tak nie do końca dajemy radę. Zresztą nikt sobie nie daje rady z wielkimi migracjami z terenów Afryki i Azji, a wiemy, że w zasadzie dużo silniejsi, bardziej sprawni w sposobie rządzenia ponoszą tu raczej porażki, i te porażki powinny, te z przeszłości, nie tak odległej i bardziej odległej, powinny nas czegoś, no przynajmniej dać nam asumpt do weryfikacji owych w sumie błędnych diagnoz oraz tych fałszywych, albo inaczej nieprecyzyjnych, żeby użyć albo takiego słowa bardzo oględnego, definicji, którymi się posługujemy. I pytanie jest, czy rzeczywiście ten wielki reset, ten reset, którego jesteśmy świadkami, bo to też jest takie słowo, reset i agresja, to są te słowa, nowe słowa, które mają być tym sposobem wyjaśnienia, mają nas doprowadzić do wyjaśnienia tego stanu, w którym jesteśmy i którym będziemy, czy te zjawiska potrafimy, po pierwsze należycie nazywamy, czyli my je nazywamy w sposób zasobny w treść, czy też tak po prostu szukamy takich, na zasadzie takich, skoro się nam sypnęły, użyjmy takiego bardzo popularnego określenia, nasze sposoby zapewnienia intelektualnej stabilności obecnego czasu, czy to oznacza, że to wszystko, co się w tym miejscu dzieje, jest owym resetem, a jest zwłaszcza wynikiem owych nowych form prowadzenia sporów, które my chcemy nazywać agresją. Chciałbym, żebyśmy próbując się jakoś odnieść do tego wątku, starając się go nazwać, ale nie tylko nazwać, pogłębić, czy też pokazać jego wielobarwność, chciałbym nawiązać do pewnych zdarzeń symptomatycznych, które uznaję za symptom rzeczy, znaczy procesów, zjawisk, które ciągle nie chcemy albo nie umiemy określić, albo nawet obawiamy się je zdefiniować na nowo, no będąc niewolnikami naszego sposobu myślenia, który przez tyle lat jakoby nam dobrze służył. Na czym polegają te symptomy? Te symptomy wiążą się z tą wielką, historyczną zmianą, która w jakimś stopniu jest zmianą świadomości.
istotnej świadomości, świadomości pokoleniowej. Pokolenia, które zaczyna kształtować swoje definicje i przede wszystkim swoją interpretację zdarzeń. To nie tylko jest, w Polsce to jest, może w nie, to jest w jakimś tam stopniu oryginalne, to znaczy w jakimś sensie jesteśmy tutaj, w ten nasz spór jest polskim sporem, dużo głębsze i inne tego rodzaju zjawiska zachodzą chociażby za oceanem, gdzie ten wątek rasowy, nowa teoria ras, która jest, no chyba już zwycięża, czyli spojrzenie na przeszłość i na ocenę współczesności przez teorię owych rozliczeń i kosztów poniesionych przez ludzi, którzy uważają się, że należą do innej rasy, różni ich na przykład kolor skóry. Jak ten wątek, ten symptom, który stał się teraz dla mnie będzie ważny, a który chciałbym, żebyśmy przypomnieli, była ten przerażający obraz tego wynaradawiania, tej reedukacji, przerażającej reedukacji dzieci odbieranych rodzicom. Najlepiej to zostało przedstawione na przykładzie Kanady, kiedy, jak to poprawność nakazuje, dzieci rdzennej ludności amerykańskiej, czyli dzieci Indian, były odbierane rodzicom. Chciano je reedukować, zmienić, wyplenić w nich Indian, czyli stworzyć z nich na obraz i podobieństwo człowieka białego, bo ten podział jest tu bardzo ważny, stworzyć ich, wychować nowego człowieka. Brzmi to okropnie, ale to przecież kpiliśmy i krytykowaliśmy to w przypadku tego rodzaju eksperymentów tworzonych przez chociażby państwo radzieckie, które miało stworzyć człowieka radzieckiego i ponoć go nawet stworzyło. A koszty tej reedukacji, tego kształtowania nowego człowieka były przerażające. I tutaj ci, którzy się nazywają Zachodem, tworzyli taką przewagę moralną. Nie, nie, myśmy do czegoś takiego nie byli zdolni. To proszę zobaczyć, jakie to zło jest w tym komunistycznym ustroju, bo tak się go dzisiaj nazywa. My do takich działań nigdy byśmy się nie posunęli, no bo i to jest naszą przewagą moralną. Ta przewaga moralna została zmieciona tym przerażającym obrazem w zasadzie ludobójstwa, czegoś, co by tak można nazwać, no bo tam ukrytych pochówków nikt nie wie, bo dopiero się dowiemy, ile to owych dzieci nie przeżyło tego eksperymentu reedukacyjnego. I to nie tylko było charakterystyczne, ten proceder przerażający, morderczy proceder w każdym tego słowa znaczeniu, nie tylko był częścią i jest, do niedawna był częścią historii tej, wydawałby się, bardzo stonowanej Kanady, ale podobne zjawiska miały miejsce w Stanach Zjednoczonych i coś, co no, dopiero jest nam przekazywane, czyli ktoś ujawnia, czy mamy ten wątek ujawnienia, czyli poznaliśmy prawdę, tą, która była za tymi przysłowiowymi zamkniętymi drzwiami poprawności i tej fałszywej fasady, którą uznano za rzeczywistość. Jeżeli będziemy dalej w tamtym świecie to nas nie dotyczy. Będziemy dalej ujawniać, czyli mamy czas, ten reset polega na ujawnianiu prawdy, czyli chcemy powiedzieć prawdę o przeszłości, która jest szokująca, ale ona jest szokująca tylko dlatego, że była ukryta.
że ona była, kryła się za tą fasadą fałszu, o tym społeczeństwie demokratycznym, które jest niezdolne właśnie, bo demokracja niezdolna jest do ludobójstwa, że i to jej daje tą moralną przewagę nad tymi, których ludobójstwo zostało ujawnione i nagle ukazuje się w tym fałszu ta historyczna mistyfikacja idei, tych idei fałszywych, które były tylko po to przedstawiane, albo również po to przedstawiane, żeby ukryć to zło, które czyniono w sposób zorganizowany. To nie były działania, owa podłość, nikczemność wobec tych dzieci rdzennych obywateli z Ameryki, nie była działaniem jakichś niedoważonych rasistów, to było działanie państwa, które zarzucało wszystkim, a przede wszystkim samo chełpiło się swoją tolerancją, prawami człowieka, czyli tymi, w to myśmy uwierzyli. Myśmy starali się wierzyć i chcieliśmy wierzyć, że ktoś jest deponentem tak ważnych idei i nie sprzeniewierza się im i nie jest wiarygodny w tym, co mówi. My nie mamy tego problemu. Szczęśliwie nie mamy problemu rasowego, nie mamy problemu, nie mamy tego rodzaju przeszłości, ale wiemy, że tamte ujawnienie, czyli ten odsłonięcie tych złych rozdziałów, odkrycie tych ukrytych, odkrycie zła zafałszowanego, zła, które ukrywano za owymi frazesami, zmienia tamten świat. Zarzuca się, że całe pokolenie współczesne tamtych państw, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, zarzuca im się, że oni są neomarksistami, że ich rozumowanie, że w nich się odrodził neomarksizm, który wydawało się powinien być raz na zawsze zamkniętą przeszłością. I oni się, tak jak każde pokolenie, które staje się twarzą, przede wszystkim staje się tym, co by można powiedzieć opowieścią, czyli opowieść danego pokolenia staje się obowiązującym sposobem, obowiązującym obrazem, czyli obrazy, które ta opowieść przedstawia, stają się obowiązujące i wpuszczają w niebyt, czyli każą zapomnieć, odrzucić, a także nawet ze wstydem przemilczeć przeszłość, która staje się niepotrzebnym balastem, który się w takim przypadku wyrzuca i do którego się nie chce wrócić. Przecież to, czym teraz mówimy, jest na tyle niezręczne, że w publicystyce tej odnoszącej się zwłaszcza do tego tak zwanego Zachodu, mówi się o tym z takim wręcz zaskoczeniem, że to jest coś, czego się nie spodziewano, że ten renesans owych neo-idei marksistowskich jest czymś, czego nie sądzono, że to się zdarzy. Przecież każdy tego rodzaju fakt, o którym mówimy, i wykrycie owej podłości, nikczemności, która się wiązała z funkcjonowaniem państwa, które fasadowo było państwem chroniącym prawa człowieka, zwłaszcza za granicą, bo u siebie to tak już było z tym różnie, czyli tworzącą te eksportowe idee, do której już nie obowiązywały na miejscu, tak jak wiadomo, Wielka Brytania w XIX wieku wyzwalała, tworzyła politykę wyzwalania
wspierania ruchów narodowo-wyzwoleńczych, tylko oczywiście nie tego rodzaju polityki nie prowadziła wobec swoich poddanych, zwłaszcza wobec Irlandczyków, którzy wzburzyli się przeciwko temu państwu i wyzwolili się z tego, z okupacji, którą niosło ze sobą to państwo, jakoby wyzwalające, będące nośnikiem tej idei wyzwoleńczych, idei wolnościowych, jakoby wolnościowych, które oczywiście miały służyć tylko osłabieniu przeciwników owego mocarstwa. I my teraz, bo to jest dla nas ważne, bo tam to jest istotne, to zmieni Amerykę, zmieni cały północ, tą północ Ameryki, czyli całą być może nie latynoską część, nie iberoamerykańską część Ameryki, zmieni w sposób na tyle zasadniczy, że nasze punkty odniesienia staną się nieaktualne, a wszystkim nasze sposoby, nazwijmy to, porządkowania świata przy pomocy Pax Americana będziemy wspominać nie bez zażenowania. Ale zastanówmy się nad naszym dylematem, naszym poszukiwaniem, potrzebem poszukiwania nowych idei. Tak, musimy je poszukiwać. Zacznijmy od tego, o czym nieraz miałem okazję wspomnieć. My musimy zacząć poszukiwać własnej interpretacji. Odbudować naszą naukę, jej niezależność, naukę jako oryginalną myśl, nie tylko myśl techniczną, bo to jest oczywiste, ale myśl o charakterze historycznym, prawnym, historiozoficznym, politologicznym, ekonomicznym. Czyli jeżeli chcemy się dać sobie radę z tym światem, który nam gdzieś tam zaczął uciekać, być nieprzewidywalny, no to musimy odbudować naszą zdolność diagnozowania i zdolność stworzenia prognoz. Czyli to, czego nam dzisiaj brakuje, to autonomii intelektualnej, własnej myśli, nie cytowania cudzych myśli, tylko stworzenia własnych, oryginalnych i wartościowania tego, co jest oryginalne. To, co jest oryginalne, jest ważne, a to, co jest powtórzeniem, tym plagiatorstwem, to zarzućmy, bo ten plagiat nas oddalił od umiejętności przewidywania i umiejętności właściwego diagnozowania tego, z czym mamy do czynienia. Gdzie się mamy odrodzić? Odrodzić w tym znaczeniu, żeby przeciwstawić się zagrożeniom, zachować naszą ciągłość, umiejętność przetrwania. No zacząć trzeba od naszej autonomii intelektualnej, od siły naszej debaty, od jej oryginalności i porzucenia idei kultury importowanej. Czyli autonomia kulturowa, poszukiwanie odrębności jako sposobu poznania, czyli nie poddania się procesowi takiej niejakości, na którą zawsze skazane są wszelkiego rodzaju peryferia, które przyjmują, że muszą się upodobnić. My się już nie musimy upodabniać. My przede wszystkim musimy znaleźć własną tożsamość, a tożsamość znajdziemy wtedy, kiedy zaczniemy w sposób autonomiczny, oryginalny i odważny interpretować to, co jest u nas, jacy my jesteśmy, czyli znowuż mamy pytanie o nas, Polaków, jacy jesteśmy, jacy chcemy, żebyśmy byli. Powiemy jedno, że metoda tego importu idei, czyli upodabniania się w taki sposób, że jest, tak po polsku nazywając to, oczywiście to jest ironia, Gleichschaftung, czyli Gleichschaftowanie, jest już pewnym stanem
nie tyle przeszłości, bo to jest przeszłość, która jest przemijającym stanem, ale przede wszystkim stanem, który nas osłabia, bo jeżeli prawdą jest, że ktoś będzie chciał być wobec nas agresywny, chciał nas okraść, ograbić, okpić, ugłupić, to przede wszystkim najprościej, bezinwestycyjnie możemy się obronić właśnie przed ugłupieniem. A ogłupienie oznacza poszukiwanie własnej oryginalnej interpretacji zdarzeń. I stąd też również nasze stosunki polsko-rosyjskie musimy zacząć od nowa definiować, czyli znaleźć interpretację stanu rzeczy, nową interpretację i poszukiwać naszej własnej prognozy, która będzie niegroźna dla nas, która będzie dla nas możliwie najbardziej korzystna i najmniej kosztowna. Jeżeli nam się to uda, a to długa droga, bezspornie, to na pewno będziemy silniejsi w każdym tego słowa znaczeniu, a przede wszystkim odporniejsi na wszystkie zagrożenia, które są i które będą. Bo jeżeli inni pójdą tą drogą, wyrzucą nas ze swojej świadomości, przekreślą sens współistnienia i mogą powiedzieć, że to wcale nie jest ważne, żebyśmy dostrzegli i uszanowali chociaż częściowo interesy kogoś takiego jak Polska i Polacy, bo może lepiej nas zasymilować, stworzyć nas w Europejczyka, który nie będzie utożsamiał się z Polską, a Polska to jest przecież ten nasz projekt, który nakazał nam porzucić bogatsze kraje i zgodzić się na naszą polską biedę po to, żeby ona była miejscem, gdzie tworzy się polskość, bo polskość też należy co pewien czas przemyśleć i odnowić, tak żeby ona starczyła nam na trochę dłużej. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej, dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za wszystkie sugestie i krytykę, i nie tylko krytykę, ale krytykę w szczególności. Mam nadzieję, że staram się odpowiedzieć na niektóre pytania, tak jak umiem. Pozdrawiam, do widzenia.